No siemanko, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie takie nodowe update'y, powiedzmy. Chociaż będzie też trochę o airdropach, o przypałach z airdropami. Będą tutaj jakieś punkty do zebrania, będą punkty do odebrania i w ogóle to będzie super fajnie. Także tradycyjnie, już nie przeciągając, zapraszam na intro! No, a poza tym link w opisie zawiera linki do wszystkich giełd, których używam. Link do mojego bloga, vloga, może coś wrzucę na święta jakiegoś świeżego vloga, tylko nie mam czasu na edycję za bardzo, mi się nie chce po prostu. A my zaczniemy sobie od Delizium. Nody zaczynają się sprzedawać, cena rośnie, więc również wzrasta wartość nagrody za konkurs. Cena jednego noda teraz to 2650, zostało jeszcze 33465, bo total supply to jest 50 tysięcy. Ja mam 5 takich nodów, z jednego takiego noda możecie zarobić w tym momencie Delizium 45 centów. Wykres wygląda mniej więcej tak, no mamy lekkie odreagowanie, jak to zwykle po dużych wzrostach. Kopiemy 19 tokenów dziennie, to jest równe 8,5 dolara. Wcześniej to była dycha, no to wiadomo, że zależy od ceny, prawda? Ale ogłaszałem konkurs na głosowanie tutaj na Binance Futures Next na Delizium. Proszę nie wyciągać tych punktów, bo widzicie, że nam tu ten meme coin odstrzelił i to dość mocno. Musicie trzymać tutaj 100 waszych USDT do samego końca, bo jeśli je wyciągniecie, to mamy metody, żeby to sprawdzić, naprawdę. Wideo o konkursie podwieszę Wam tutaj, żeby każdy wiedział, o co chodzi. I tutaj musicie po prostu zagłosować na Delizium. Dodatkowo jest jeszcze 1000 tokenów AGI. Dla 10 osób każdy dostanie po 100. A jakby ktoś był zainteresowany takim nodem, to również wideo naganiające konkretnie możecie zobaczyć tutaj. My lecimy dalej do Sonorusa, ponieważ również tutaj tweetowałem o fajnym update'cie. Jeśli macie więcej niż jednego noda, to macie 5 utworów, możecie generować 5 utworów tygodniowo właśnie na jednego noda. Także posłuchali mnie, bardzo fajnie, wydaje mi się, że to też jest fair. Poza tym, już niedługo wszyscy będą mogli sobie generować takie utwory właśnie używając tokenów SNS. Więc price must go up, bo w tym momencie wygląda to trochę cienko. Mamy bardzo, bardzo głębokie odreagowanie na poziomie 60%. I tutaj kopiemy jakieś 23 tokeny, co jest 3 dolary. Te nody są trochę tańsze. Ja tutaj mam akurat 3. Sprzedanych jest 12500, a gdybyśmy chcieli kupić, to 1250. Gdybyście potrzebowali kodu, to wszystko będzie w opisie. Wszystkie linki, jak coś, zawsze w opisie. Zresztą tutaj możecie zobaczyć mój kod. O, proszę bardzo. Kolejny mamy Galaxis. Tutaj mamy również update. No i niestety zapowiadali ten token na Q1, a teraz przesunęli na Q2, co mnie tak średnio cieszy, chociaż w sumie dobrze, bo sfarmimy sobie więcej tokenów, ale Jezus, jak ja to zrzucę na rynek, to będzie taki dump. Token będzie dostępny na dwóch sieciach, na Ethereum i na Polygonie i również razem z TGE odpalą swoją platformę. W ogóle to warto ich tutaj śledzić, ponieważ ostatnio, w sumie jak to oglądacie, to jest teraz już Galaxis Mystery Boxes. Tylko rejestracja była właśnie na Discord. Mają oni dość spore community na Discord. W ogóle Discordy tam dzieje się dużo więcej niż na Twitterach. I 330 sztuk jest tutaj sprzedane. Total supply to jest 1000, a dzisiaj właśnie o 12 UTC, to jest tutaj akurat, mamy first come, first serve. Tak się zastanawiam nad tymi Ether Cards, chyba trzeba będzie to kupić sobie jednak. Tutaj jeśli chodzi o silniki, to silniki, drodzy Państwo, 11 tysięcy jest w tym momencie sprzedanych, a kosztują one 1050 dolarów. A jak wyjdziemy na tokenach, to się jeszcze okaże. Teraz Gelios. Gelios zbliża się powoli do mainnetu. Farming tokenów GOS niestety już się skończył. To trwało tylko pierwsze 40 dni. Jednak musicie wiedzieć, że każdy klucz zawiera określoną liczbę tokenów. Więc to, że oni odpalą mainnet, to w sumie mnie nie interesuje. Ponieważ chciałbym, żeby weszli na Arbitrum albo chociaż, żeby odpalili ten bridge.
bo bez brydża nic tutaj niestety nie zrobimy. Chyba że wymienimy go po prostu do tego bitcoina, którego już można brydżować tam na tą sieć. To by w sumie było ok, jak i również community airdrop za testnet. Testnet mieliśmy tutaj, testnet bardzo prosty, ja tam za dużo nie działałem w sumie. Na początku tam można było robić transakcje, tylko dopiero później pojawił się swap i tutaj mamy stronę, gdzie możemy to sobie sprawdzić. No ja mam generalnie Faucet i Mint. Mint tych NFT. Chociaż robiłem tutaj jakieś bridge, robiłem tutaj jakieś transakcje, stawiałem pulę płynności. Jednak nie wiem, nie zaliczyło mi tego. Widocznie za mało działałem. I czekamy na Alpha. AlphaNet możliwe, że też coś tam warto podziałać. Ja czekam na Mainnet po prostu. Token GOS jest już dostępny na sieci Ethereum. Był on tutaj odpalony za 0,019 dolara z market capem na 40 milionów. Liquidity 100 Ethereum, więc nie za dużo. Ktoś mi tam pisał, że ten token mocno spadł, co jest nieprawdą. Nie tu chciałem wejść w sumie, tutaj chciałem wejść. Odpalili go za 0,0019, tak? No to spójrzcie sobie na wykres. Można go tradować do Ethereum, jednak to jest wykres do dolara i kosztuje 0,0036, czyli prawie dwa razy tyle. Uklepał sobie tutaj glebę i sobie stabilnie czeka. Wolumen nie jest tutaj zbyt duży, płynność jest zablokowana. Market cap w tym momencie ze względu na ilość tokenów to jest tylko 750 tysięcy dolarów, ale ja spokojnie czekam. W tym momencie cena za jednego klucza to jest 0,071 bitcoina, więc również prawie dwa razy tyle na początku, jak ja je pokazywałem. Możemy sobie wejść tutaj na inventory, może tego. Widzicie, tutaj macie po prostu tokeny, które zostały wyfarmione, a tutaj macie i tak te tokeny, które zawiera sam klucz. Więc to nie jest tak, że kupiliście... Cały czas możecie kupić ten klucz i wydaje mi się, że cały czas można na nim zarobić. Ponieważ później po odpaleniu sieci głównej posiadacze kluczy również będą zbierać fee, które będzie opłacane w Bitcoinie. Wcześniej przy testnecie tutaj można było zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o płacone fee, a wtedy no, na tym testnecie nie działało zbyt wiele osób. I tutaj można brydżować sobie Bitcoina właśnie na sieć Gelios. W sumie może warto by było zaznaczyć tam swój ślad. Jeśli chodzi o nody, to tutaj nagrałem takie jedno fajne wideo, gdzie ono jest. Zarabiaj pasywnie na tych nodach. Gdzie to było? Tutaj robiliśmy muzykę. O, właśnie, może sobie zrobimy zaraz jakąś muzykę. Tutaj był Gelios. W ogóle polecam Portfolio Masters. Robią robotę. Oszczędzają bardzo dużo czasu. O, tutaj jest. Zarabiaj pasywnie na krypto. Jakieś dziwko. I tutaj jest wideo, jeśli chodzi o konkurs Delizium do wygrania 3000 baksów. Również na Bitget Wallet jest airdrop. Trzeba tam po prostu porobić sobie swapy, potrzymać trochę krypto i zbieramy punkty pod airdrop tokena BWB, który będzie tokenem ekosystemowym Bitget Wallet. Bitget Wallet bardzo fajna apka w ogóle. Fajny wallet. Tutaj też polecam to wideo i również gratuluję wszystkim, którzy wchodzili w Space Catch. Chyba w tym momencie mamy X14 od presale'a. Szkoda tylko, że tak mało tokenów nam dali na ten staking, a staking też jest bardzo soczysty, bo 86%. Na tego to w ogóle nawet nie chce mi się komentować. Mieli tu dać coś, a nie dali. I teraz wszyscy są mocno zawiedzieni. Przecież wy tego nie robicie dla żadnych nagród. Wy to robicie dla eksploracji blockchaina po prostu, no. Dostaliście fajnego NFT-ka. Podobno mieli już wam je wszystkie rozesłać. Możecie sobie je dodać, tylko na mainnecie trzeba je sobie dodać. Tutaj o. Dostaliście takiego fajnego NFT-ka i można go sobie sprzedać nawet za tam 190 dolarów, czy nie wiem. Albo można poczekać i może za tego NFT-ka coś będzie. Trochę chamsko się zachowali, że 22 NFT trzeba było mieć, no ja miałem wszystkie. I o wszystkich informowałem. Ale ja byłem przekonany, że my to robimy dla samych tych NFT-ków, bo tutaj mam jednego takiego fajnego... Tutaj mam też jednego fajnego, tylko mi się nie wyświetlono. No wy jakieś airdropy chcecie. Pulsar AI. Ten, kto sobie zakupił NFT-ki na Solanie, o których też mówiłem tutaj w tym wideo, to już może sobie pobrać punkty. Ja mam 590. Na razie kupiłem tylko tego jednego NFT-ka. A widziałem, że tam później jakieś rewolucje się działy z ceną, co mi się nie podobało. Można tutaj jeszcze wykupić sobie chyba za 100 matików jakąś kartę membership card, która będzie dawać mnożnik, ale ja to olałem akurat. I mamy również airdrop od Prism Chain. Tutaj trzeba było stake'ować po prostu u ich walidatora, także możecie sobie sprawdzić wasze adresy na
Wallecie, Cap, jak i właśnie Dimension zapomniałem tutaj podłączyć jeszcze. I zobaczycie, czy się kwalifikujecie. A poza tym airdrop od Wormhole już 3 kwietnia. Więc miejmy nadzieję, że tu sypnie srogo. Ja szczerze mówiąc nie sprawdzałem jeszcze większości portfeli nawet. Nawet nie wiem. Jak dostanę, to się będę cieszył, jak nie, no to, to nie, no. Druga sprawa, Mantle Network. Jeśli macie tokeny MNT, to można je sobie tutaj zablokować. Ja na tym adresie mam jakieś resztki, bo po prostu nie chcę trzymać za dużo tokenów na tym adresie airdropowym. Miałem tutaj 90, więc wrzuciłem. Zostawiłem sobie tylko trochę na fee. I tutaj można zbierać takie punkty, można je pobierać. M-Shardsy. Będzie to wymieniane na token Etena. W tym momencie 13 tysięcy użytkowników, 56 milionów zablokowane tokenów MNT. Kolejna sprawa, Michalski tu pisał o Gitcoin Passport, że oni tutaj coś na kwiecień niby szykują, ale tu po komentarzach widzę, że wy nie jesteście zadowoleni, że to raczej oni pierdoły są. Ja ich nawet nie śledzę, tak mi gdzieś wpadło i po prostu stwierdziłem, że zretweetuję, ale widzę, że tutaj osoby nie są zadowolone. Największe zjeby i bezsensowna rzecz w krypto, znowu podkręcają. Jakby ZK Sync użył ich do filtrowania, to przecież strzeliliby sobie w kolano. Pisali już takie posty i nadal nic, biorę to na miękko. A jak tam ta kampania ZK Sync? A no widzisz, no miało być w grudniu, w połowie grudnia miało być info, a siedzą cicho. Wydaje mi się plany chyba pozmieniały jednak. Mieli to ogłaszać w połowie grudnia, a później się zajęli inkubatorem i zaczęli inwestować pieniądze w inne projekty. Także chyba jednak odpuścili tą kompanię. Gitcoin jest nieefektywny i nieefektowny. Branie go pod checkera Sybili do dropa przez jakikolwiek projekt to strzał w kolano, także nie ma co się martwić. Sam nie robię nic u nich. No i trzymam kciuki za ciebie. Mam nadzieję, że ci to odpłaci. A my sobie zróbmy może jakieś nowe outro. Dobra, mamy to, ale widzę, że teksty się nie różnią. A chciałem, żeby to była dłuższa nuta, 2 minuty. Mamy drill dark rap. Sprawdźmy. Średnie. No ale to nie ma 2 minuty, tylko ma znowu 25 sekund. Dobra, wymyślmy coś jeszcze innego. Dobra, mamy to. Mamy 2 kawałki pod tytułem Scamception. I to jest trap beat, lyrics about scamming the scammer, deep bassline. Prosty taki. Lecimy. I gotta move, watch me get it. Za szybko one się kończą po prostu. No i skurde, tak się fajnie budowała tulipa. No nic, drodzy Państwo, to by było na tyle w tym wideo. Dziękuję bardzo za uwagę. Poproszę zostawić łapkę w górę. Życzę Wam wesołych świąt, smacznego jajka. Zróbcie jakiś fajny żurek, bo nie mam białej kiełbasy na stanie, a bardzo lubię żurek. Także życzę Wam smacznego i wszystkiego dobrego. Pozdrówki, siemanko, yo!